Dzień dobry, Anna Dryjańska, podcast Polityka, a z nami w studio zdalnie. Anna Prus, radykalna sojuszniczka, uniewinniona dziś za rozlepienie wizerunków tęczowej Marii w Płocku. Witam. Cześć. Cześć. Uniewinniona w pierwszej instancji. Uniewinniona w pierwszej instancji. No właśnie. Więc czy to jest koniec, czy dopiero początek, twoim zdaniem, tego, co się będzie działo? To dopiero początek. Tego jestem pewna, oni się dopiero rozkręcają. Co prawda pojawiają się głosy, że na miejscu ministra sprawiedliwości to raczej osoby różne by wpłynęły na to, żeby tej apelacji jednak nie było. Bo jednak cała sprawa została przeprowadzona w sposób dość spektakularny, powiedziałabym. W najśmielszych snach. Bym sobie nie wymarzyła takiego przebiegu, wiesz? Wymarzyła? To jest to słowo, tak, którego chcesz użyć? No, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich się znalazłam, to mogłam już tylko marzyć. I gdyby ktoś mi, wiesz, gdyby ktoś mi powiedział, jak ja to widzę, to bym właśnie powiedziała, że po pierwsze nagłośnienie problemu, po drugie jasne postawienie sprawy, że to nie chodzi o obrazy uczuć religijnych, tylko o homofobię. I że akurat my jesteśmy takim nośnikiem w tym momencie, natomiast odbiorcami przemocy są zupełnie inne osoby, są zupełnie anonimowe i tak się akurat złożyło, że my te ciosy homofobiczne bierzemy na siebie. Natomiast był to nasz wybór. Ja jechałam do sądu w ogóle nie mając planu co do tego, co się może wydarzyć. Nie miałam żadnych oczekiwań. Także ze względu na to, co wydarzyło się wczoraj w Gdańsku w związku z pomnikiem Jankowskiego, mimo że przebieg naszej rozprawy od stycznia był po prostu idealny. Dzisiaj właśnie, jak jechałam z moim obrońcą, to rozmawialiśmy o tym, że sędzi właściwie jakby tam nie było, wiesz, ona tylko prowadziła ruchem. Ona sterowała ruchem i patrzyła na to wszystko i wyciągała wnioski, tak? W Gdańsku to było zupełnie coś innego. W Gdańsku była po prostu bardzo stronnicza jatka. Więc tutaj wtrącę, przepraszam, bo nie wszyscy są zorientowani, że w Gdańsku chodzi o sprawę trzech aktywistów, którzy obalili pomnik pedofila księdza Jankowskiego. Tak, i tylko jakby jeden z nich próbował złożyć wyjaśnienia i sędzia co chwilę mu przerywała, żeby pod żadnym pozorem choćby nie dokończył zdania o winie Jankowskiego, o winie arcybiskupów, to chyba Głódź to był, o winie kurii, nikogo, nie? Czy też winie ogólnie systemu. Tak jakby ona za wszelką cenę nie chciała dopuścić do tego, żeby ktokolwiek powiedział, że król jest nagi. My miałyśmy zupełnie inne warunki, my miałyśmy ekstremalnie komfortowe warunki. My mogłyśmy... Wiesz, ja widzę, dla mnie to jest, te procesy są do siebie bardzo podobne o tyle, że i my, i oni sprzeciwiliśmy się wobec przemocy, która nie dotykała nas bezpośrednio. Ponieważ, czyli nie jesteś osobą LGBT, jeżeli mogę zapytać? Nie jesteśmy. Znaczy ja zawsze zaznaczam, że o tyle o sobie wiem, na ile mnie sprawdzono, natomiast jakby kartę mam czysto heteroseksualną. Ale tak, robimy to jako sojuszniczki, wiesz, nas to w ogóle, nas ta przemoc nie dotyka. Chyba, że tak wybierzemy i wiesz, wyjdziemy na przykład z tęczowymi emblematami, no to wtedy jakby jakaś tam homofobiczna, drobna przemoc na ulicy, owszem, ale to znowu to jest nasz wybór, tak? To jest nasza decyzja, żeby się po tej stronie opowiedzieć. No i właśnie chłopcy w Gdańsku, tak samo mówię o nich chłopcy, bo to są bliscy mi ludzie, opowiedzieli się przeciwko przemocy, tak? I my mogłyśmy powiedzieć absolutnie wszystko. I to jest właśnie kolejna rzecz, o jakiej ja bardzo... chciałam, żebyśmy my mogły wykorzystać ten czas na maksa na przekazanie tego, jaki jest problem w Polsce. A problem jest właśnie z homofobią. I wiele osób narzeka, że sędzia nie przerwała księdzu, kiedy głosił to swoje okropne, obrzydliwe, lżące kazanie. Natomiast mi to nie przeszkadzało, ponieważ ona pozwoliła nam wszystkim się wypowiedzieć. Czyli stronie przeciwnej, obrażonej religijnie, a przynajmniej twierdzącej, że jest obrażona religijnie, twierdzącej, również. Twierdzącej, tak. Ja powtarzam, że oni byli, tak jak wiesz, jak ja byłam młodsza i chodziłam do spowiedzi, to tam była zawsze taka regułka, że tam byłam tyle i tyle czasu temu, obiecuję poprawę, coś tam odprawiłam, zadano pokutę, proszę cię ojcze o rozgrzeszenie, nie? 20 lat minęło, ja ciągle to pamiętam, tak to wiesz, głęboko w nas wszystkich siedzi. I to było coś takiego, co zawsze trzeba odbębnić, nie? A później to już w ogóle wolna amerykanka, żeby tylko coś powiedzieć. I mam wrażenie, że tak samo było na tym procesie, że oni wychodzili
po to, żeby powiedzieć, ok, zostały obrażone moje uczucia religijne, ale później już w ogóle nie było mowy o tych uczuciach, w ogóle nie było mowy, wiesz, o jakiejś takiej symbolice sakralnej, nic takiego. To było po prostu o tym, że no były rzeczy paskudne, tak? Ja nie chcę ich przytaczać. Z jednej strony uważam, że trzeba o tym mówić, bo jesteśmy w bardzo złym momencie w Polsce i stajemy się jakby, wchodzimy w to tylko głębiej. I przemilczenie tego tematu tylko nam szkodzi i tylko im ułatwia. Natomiast z kolei udzielanie im platformy jakiejkolwiek, to też, wiesz, no ja jestem tutaj w takim rozkroku, tak? Natomiast wolałabym, żebyśmy, jeżeli już mamy się skupiać na przykład na osobie Godek, to nie na tym, co miała na twarzy, tylko na tym, co z ust na jej twarzy się wydobywało, bo były to rzeczy, które w jakimś takim normalniejszym świecie byłyby po prostu karalne. Jako zbrodnia z nienawiści, jako mowa nienawiści. No, ja tutaj jednak uważam, że to, co ma na twarzy, też jest ważne i nie po to, żeby sobie robić heheszki i zastanawiać się, czy to jest koronkowa bielizna, czy coś innego, tylko po prostu w tym kontekście, że panuje śmiertelna epidemia, a naczelna wannabe obrończyni życia naraża innych na zakażenie, nosząc atrapę, a nie maseczkę. Nie no, jak najbardziej, tylko że wiesz, to w ogóle nie poszło w tę stronę, nie? Pojawiały się owszem takie głosy, natomiast większość tego, co ja widziałam, to była po prostu beka, że ma majtki na twarzy. To moim zdaniem to było trochę jednak, o ile jako pierwsza reakcja, okej, spoko, wiesz, siedziałam na sali, też widziałam te memy, jakby to była jedyna rzecz, jaka się na razie z tej sali sądowej sobie na pierwszej rozprawie wydobyła i to pozwoliło też tam w środku trochę spuścić ciśnienie. Natomiast w kontekście tego, co działo się dalej, dalsze jakby śmiech już był nie na miejscu po prostu. Ale wiesz co? To był faszystowski wiec. Ja dla nie chcę, żebyśmy rozmawiały o niej, bo ona ma już i tak za dużo platformy wszędzie. Rozumiem, że była oskarżycielką posiłkową i dlatego tutaj jej osoba jest istotna. Natomiast mam też dla ciebie kilka pytań od internautów, którzy chcieli zadać je tobie, a za twoim pośrednictwem też tak jakby Elżbiecie Podleśnej i Joannie Gzyrze Iskander, które też były oskarżone i zostały uniewinnione Gzyra w tym Iskander. Procesie. Tak, to znaczy, czy teraz produkcja Tęczowych Maryjek ruszy pełną parą? Śmiało. W sensie, wiesz, ona już ruszyła. Ona ruszyła długo przed tym, jak my się zjawiłyśmy w Płocku. Ona się zjawiła w Płocku dlatego, że my miałyśmy po prostu na podorędziu, wiesz, kilkadziesiąt czy ponad 100 naklejek. Ponieważ ja wymyśliłam ten obraz, znaczy obraz, wymyśliłam te wariacje na temat tego obrazu pół roku wcześniej. I ta grafika już krążyła po ludziach i niektórzy sobie po prostu zamawiali wlepki w drukarni. Ja przed pierwszą rozprawą udostępniłam dysk z materiałami, gdzie każdy może sobie pobrać tę oryginalną wersję Matki Boskiej z tęczową aureolą, jak i również tę z dwiema aureolami, tęczową i flagą osób transpłciowych. I można z nich śmiało korzystać, tak? Byle tylko, wiesz, nie do celów zarobkowych, ale róbcie sobie przypinki, róbcie sobie plakaty. Ktoś zamówił sobie, wiesz, u profesjonalistki ikonę do napisania. Śmiało. To jest symbol wszystkich, tak? Tak jak równość jest dla wszystkich, tak samo ta grafika jest absolutnie dla wszystkich. No, ale rozumiem, że wy trzy nie zamierzacie uruchamiać linii produkcyjnej. To znaczy każdy sobie na własną rękę niekomercyjnie może z tych wzorów skorzystać, ale wy nie otwieracie sklepiku. Absolutnie nie. Wiesz, to by w ogóle... To by było okropne. To by była taka kapitalizacja czyjejś krzywdy. Bo to przecież był sprzeciw wobec krzywdy. I jeżeli chcesz sobie zrobić z tego koszulkę i nosić, śmiało, też bym nosiła, jakbym miała czas ją sobie wydrukować, bo jakby ten przekaz też ważny jest, żeby się niósł na różne sposoby. Natomiast wiesz, otwieranie teraz sklepiku z gadżetami i zarządzanie tym, po pierwsze byłoby w moim mniemaniu mocno nieetyczne, a po drugie my na to nie mamy czasu. Wiesz, my jesteśmy same sobie graficzkami, copywriterkami, agentkami od PR-u, wiesz, musimy sobie same przemyśleć strategię, same zrobić wysyłkę do mediów. My to wszystko robimy, oczywiście wiesz, z pomocą ludzi wokół, natomiast nie da się... we wszystkim nas wyręczyć. Wiesz, my mamy po prostu
I mam 5 slotów otwartych w głowie na różne rzeczy, a mam jeszcze dzienne studia i pełen etat, tak? I po prostu, no, otwieranie sklepiku nie jest czymś, co byłoby w tym momencie... My wolimy odpocząć po prostu teraz. I tutaj wróćmy może do samego powodu, dla którego rozwiesiłyście te nalepki, bo po pierwsze to nie były tylko nalepki z Matką Boską Tęczochowską albo Tęczową Maryjką, jak jest nazywana, ale to była też lista nazwisk biskupów, którzy ukrywali swoich kolegów księży pedofili. Pedofilów. Nigdy nie wiem, jak się mówi. No nieważne. W każdym razie ten drugi aspekt sprawy trochę zaginął w tym całym zamieszaniu. I teraz przed sądem stanęłyście wy, a nie ksiądz w Płocku, który zrobił wystawę homofobiczną, która urażała godność osób LGBT. No i w pewnym sensie jakby zwróciłyście uwagę na problem, ale to wy stanęłyście przed sądem, nie on. Oczywiście. Wiesz, dowiedziałam się chyba 2 dni temu, że ktoś rzeczywiście złożył zawiadomienie do prokuratury, że ten grób pański obraża jego uczucia religijne. Natomiast prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie. Nie było śledztwa. Nikt się nie zastanawiał, czy jeden mężczyzna z Gdańska bodajże, który poczuł się dotknięty, czy warto, wiesz, poświęcać temu czas i środki, bo to nie jest zgodne z obecną linią partyjno-kościelną. To granica tutaj jest bardzo też niejasna, ponieważ Kościół instytucjonalny jest dla mnie po prostu siłą polityczną w Polsce. W dzisiejszym uzasadnieniu wyroku sędzia rzeczywiście dała takiego, no, eufemistycznie powiedzmy, przytyczka w nos księdzu i rzeczywiście wskazała na to, że nasza reakcja mogła rzeczywiście być odbierana za prowokację, ale to była prowokacja do wszczęcia jakiejś debaty. I ta debata się nie odbyła. I ta debata się nie odbyła właśnie też, znowu tutaj nawiążę, po obaleniu pomnika, ponieważ skupiliśmy się na rzeczach zupełnie na skali ludzkiej krzywdy nieistotnych. Ponieważ, wiesz, Brudziński, bodajże był to Brudziński, który rzucił hasło o naklejce na tej toju. Nie było żadnej naklejki na tej toju. Wiesz, to jest powtarzane przez wszystkie media, nawet już po tym, skąd on to wziął? Słucham? Skąd on to wziął, twoim zdaniem? Wiesz co? Nie wiem. Nie wiem, może im za mało było tego sponiewierania i sami sobie przykleili, ponieważ badanie daktyloskopijne jasno wskazuje, że najwięcej odcisków palców na wszystkich naklejkach pochodzi od Tadeusza Łebkowskiego, czyli ówczesnego proboszcza, autora tej instalacji / grobu pańskiego i naszego oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego. CSI Płock. Nie wiem. Tak, dokładnie. Wiesz, 3 osoby pojawiały się w różnych momentach między godziną 7, 6.30 a 12 i każda widziała naklejkę na tojtoju. Przy czym, wiesz, okazuje się, że tak naprawdę nikt nie widział naklejki, czy też właśnie plakatów w formacie A4, nikt nie widział na koszu na śmieci, przy czym jedna kobieta istotnie wskazała, i to zresztą było na temat publikowane wtedy, jak przyjechałyśmy do ciebie zaraz po tej akcji, było opublikowane zdjęcie, na którym właśnie na koszu na śmieci była ta lista pedofili. I jedna kobieta powiedziała, że ona widziała tylko ślady po czymś zerwanym. No to jakby siła sugestii, może ksiądz jej powiedział, tak? Bo przecież ksiądz ani Godek nie pokazywali na zdjęciach tej listy. Oni pokazywali wyłącznie te plakaty. I tutaj, wiesz, po prostu cała narracja się utkała wobec tego. Gdzie rzeczywiście, no, jakby my nie chciałyśmy tego wszystkiego pokazywać łopatologicznie, tak? Ale jednocześnie chciałyśmy pokazać, tu jest matka z dzieckiem i dzieckiem tęczowym, a tu macie w swoich szeregach przestępców, którzy krzywdzą ludzi, łamią im życia, niszczą im życia, gwałcą ich, molestują, stosują wobec nich przemoc i wykorzystują swoją przewagę. Także ludzie, coś jest nie halo w tej waszej instytucji. Mówisz, że ta debata, która była potrzebna, nie odbyła się ani po tej aferze z Matką Boską Tęczochowską, ani po obaleniu pomnika pedofila księdza Jankowskiego. Jak myślisz, dlaczego ta debata się nie odbyła? Co stanęło na przeszkodzie? Albo kto? Wiesz co, po pierwsze wtłaczane w nas od zawsze przekonanie, że wobec munduru trzeba okazywać bezwzględny szacunek. Wobec policji dopiero się tego uczymy. Powoli się tego uczymy.
że wiesz, mamy coś takiego wdrukowane, że jak jest ktoś, nie wiem, czy w lekarskim kitlu, chociaż pandemia pokazuje, że też niekoniecznie, ale wiesz, powie coś policjant, czy powie coś ksiądz, to ty tego nie kwestionujesz. Ty to po prostu bierzesz za pewnik. I my nie potrafimy wdawać się w dyskusję i polemizować z politykami z Kościoła katolickiego, tak? My się boimy po prostu. My się zwyczajnie boimy tego, że spotka nas ostracyzm, my się wychylimy. Zobacz, że przecież jak my się wychyliłyśmy, to nawet ta strona, wychyliłyśmy w takim sensie, że w momencie, kiedy aresztowano Elżbietę, to strona tak zwana liberalna też miała jednak, wiesz, ciasno zawiązane sznurówki, że oho, no ale może jednak nie do końca, no wiadomo, areszt i zatrzymanie to przesada, no ale Matka Boska, kurczę. No bo jakby, może powinnyście nawet napisać jakiś tekst, który byłby gdzieś opublikowany, a nie jechać do Płocka i nalepiać naklejki. Ale ile tych tekstów można pisać? Ile ich można pisać? Ile tekstów już powstało? Tego nikt nie przeczyta. Tego nikt nie przeczyta, bo wszyscy mają to gdzieś, bo ludzie chcą mieć zysk jakiś. Ludzie chcą tylko, wiesz, własnych korzyści, czy to politycznych, czy to finansowych, chcą świętego spokoju. I tutaj rzeczywiście, wiesz, włożyłyśmy taki kijek w szprychy. Państwo polskie się spektakularnie wywaliło na twarz, ponieważ i partia rządząca, i Kaja Godek, oni nam to tylko nakręcili. Wiesz, oni nam pozwolili nagłośnić problem. Bez nich by tego nie było. My zrobiłyśmy kilka zdjęć nad ranem, wysłałyśmy to do jakiejś redakcji i po prostu, wiesz, czekałyśmy chyba półtora dnia, aż ktoś nam to klepnie i ktoś to w ogóle zdecyduje się opublikować. I to było niepewne. A w międzyczasie po prostu wjechała Kaja Godek, która rozdmuchała sprawę niesamowicie. Wjechał Brudziński. Wjechali też właśnie zachowawczy, najróżniejsi komentatorzy życia polityczno-społecznego, trochę mniej po prawej stronie, tak? Ci, po których spodziewałabyś się, że jednak mają trochę zdrowego rozsądku i są w stanie jakoś tę sytuację sobie ogarnąć i jakoś usystematyzować w głowie pewne wartości. O kim mówisz? No, wiesz co, nawet nie pamiętam już nazwisk, ale no, to się po prostu powtarza, tak? To się powtarza, kiedy na przykład masz plakaty z Szumowskim, które wiszą na gablotach AMS-u, a dziennikarze Gazety Wyborczej grzmią, że przecież tak nie można, bo jego nazwisko, to jego dzieci się poczują urażone, a poza tym jak to można w tej todze zakonu maltańskiego, do którego on należy. I takie rzeczy się dzieją notorycznie, kiedy robisz cokolwiek, co, wiesz, no aborcja, tak? Obalenie pomnika, przecież aresztowanie Elki, jakieś takie, wiesz, gromy się na nią sypały, gdzie ludzie, chyba był Czuchnowski, który ją później za to przepraszał, tak? Bo wszyscy łykają jak pelikany coś, co przekaz, który narzuca prawa strona. Zobacz, to Brudziński napisał o tych cholernych tojach i to żyje już 2 lata. I nikt nas nie zapytał. Słuchajcie, jak było. Ludzie wzięli przekaz od gościa, który robi przekaz dnia dla TVP. Mówisz o cenie, jaką trzeba zapłacić za wychylenie się. Jaka była twoja? Na razie chyba jeszcze nie wiem. Na pewno 8 dni wolnego, urlopu wypoczynkowego mniej na koncie. Na pewno ogrom stresu. Był to przede wszystkim stres, kiedy zatrzymali Elkę i my zaś kurzyłyśmy jak na szpilkach, bo czekałyśmy, kiedy przyjdą po nas i nie wiedziałyśmy, wiesz, to trwało kilka dni, bo w końcu nasz pełnomocnik skontaktował się z policją i powiedział, że słuchajcie, ja wam je przywiozę, ale umawiamy się z góry na jakieś tam zasady, tak? Przywożę, pobieracie materiał DNA, zbieracie zeznania, okazujecie akta i wracamy, tak? Bez żadnych ryi. Więc no, te kilka dni było życia naprawdę w ogromnym stresie. I ciało po prostu, wiesz, zdrowie. Zwyczajnie zdrowie zaczyna podupadać. Jakieś nerwobóle, jakieś, wiesz, kłucia w sercu. Ja, jakby, kurczę, mam 29 lat, nie? A wczoraj pierwszy raz od dzieciństwa, kiedy byłam dzieckiem bardzo znerwicowanym, po prostu, wiesz, kłuła mnie cała lewa strona w okolicy serca. Ja tak nie miałam od dziecka, kiedy nie potrafiłam sobie tych moich lęków jakoś zracjonalizować.
Mam po prostu, wiesz, atopowe zapalenie skóry, które mi szaleje po prostu. I wiesz, i siedzę na tej sali sądowej i czuję, jak pęknięcia w dłoniach mnie po prostu pieką. Bo jednak ciało, wiesz, ciało reaguje, tak? Elka coraz prawe, coraz bardziej astmatycznie kaszle i się inhaluje, nie? To są takie rzeczy, no. Wiesz, liczymy się z tym. Mi się wydaje, że mogło być gorzej tak naprawdę. Że nie mam wcale tak najgorzej. Tutaj mam pytanie od Wojtka, który pyta, czy w trakcie procesu odczułaś, czy miałaś jakieś nieprzyjemności w życiu codziennym, na przykład od sąsiadów, znajomych, docinki, uwagi, może przestali się kłaniać, usunęli ze znajomych, czy wręcz przeciwnie, może odczułaś solidarność i wsparcie? Wiesz co, no z sąsiadami jest teraz trochę tak, że wiesz, że jak przeprowadzasz się co jakiś czas, to jednak nie nawiązujesz takich relacji z sąsiadami, oni też mnie raczej nie kojarzą, tak mi się przynajmniej wydaje. W pracy jest ok. Staram się też, wiesz, za bardzo tego tematu, wiadomo, nie przenosić, nie żyję tym w robocie. Ale bardziej wiedzą. Niż jakby powinnam. Wiedzą. Słucham? Wiedzą o tym. Wiedzą, no jakby, ale to też się... No okazało się, że jedna osoba do mnie z pracy zna po prostu Elę Podleśną, tak? Więc jakby dowiedzieli się, zanim ja się dowiedziałam, że wiedzą. No i jakby tego by się nie dało jednak aż tak ukryć, nie? To nie jest moja babcia, która nie korzysta z mediów społecznościowych. Więc to się jakoś tam na pewno rozeszło. Natomiast ogrom wsparcia i to było naprawdę niesamowite wsparcie. Najróżniejsze, wiesz, tutaj ktoś zrobił obiad, tutaj ktoś po prostu, wiesz, przyjechał przytulić i po prostu posiedzieć obok. Tutaj ktoś wpadł, wiesz, noc przed z tęczową maseczką, żeby miała co na twarz założyć, wiesz, adekwatnego. Koleżanka przyjechała do mnie do domu raz z muffinkami, słuchaj, wegańskimi, z opłatkami, z nadrukowaną tęczową Maryją. Później zostało jej trochę tych opłatków, więc upiekła z kolei ciasteczka lawendowe, więc wiesz, siedziałam na drugi dzień po prostu i mi się odbijało tą lawendą na sali sądowej. I takie, wiesz, takie drobne rzeczy, tak? Ale to jest naprawdę coś niesamowitego, bo wiesz, bo czujesz, że to rzeczywiście nie jest tylko twoja sprawa, nie? Że każdy stara się w niej coś zrobić. No my, powiedzmy, nadstawiłyśmy swojego uprzywilejowanego, heteroseksualnego karku, żeby nagłośnić sprawę. Wiesz, bo my nie jesteśmy już nastolatkami, których rodzice wyrzucą z domu. Nie jesteśmy transpłciowymi osobami, które zostaną wyrzucone z pracy, więc możemy sobie na to ryzyko w pewnym zakresie pozwolić. Ktoś, kto nie może sobie pozwolić na takie ryzyko, pokona kilkaset kilometrów i przyjedzie do nas pod Płock, żeby pobyć tam kilka godzin w lepiącym śniegu. Tutaj... I to się, wiesz, to buduje się taka piękna społeczność. To, co ja mówiłam w mowie końcowej, że rzeczywiście jest we mnie nadzieja, że jesteśmy w stanie być może kiedyś wreszcie zbudować takie społeczeństwo oparte na wzajemnej pomocy i na solidarności. Tylko solidarności właśnie prawdziwej, a nie pisanej wielką literą. Tutaj właśnie Bartosz, który jest osobą LGBT i jednocześnie osobą głuchą i działa w obu środowiskach, pyta, czy macie wystarczające wsparcie, czy potrzebujecie czegoś, czego, w jaki sposób można wam pomóc. Wiesz co, ja w ogóle chciałabym bardzo uściskać Bartosza i dwie dziewczyny, które podczas chyba to była pierwsza rozprawa, kiedy on się odezwał właśnie w komentarzach w transmisji live, to dwie dziewczyny, słuchaj, na bieżąco robiły mu transkrypcję. I to jest właśnie to, co nam chodzi, wiesz, że my sobie wzajemnie jakoś pomagamy i robimy to zupełnie bezinteresownie i dla mnie ta sytuacja to było w ogóle mnóstwo ciepła. Nie wiem, jak nam teraz można pomóc, w sensie obserwować sprawę. Patrzeć, kiedy wiesz, kiedy to ruszy, kiedy ruszy apelacja, tak? Ja nie wiem. Wiesz, dopiero skończyła się pierwsza runda. Te listy bardzo pomogły, bo ludzie pisali listy do sądu z numerami akt sprawy, które zostały do tych akt dołączone. Wiesz, dzisiaj kobieta wnosiła do sali 4 czy 5 takich przegrubaśnych, kilkusetstronicowych teczek. Właśnie sędzia powiedziała podczas uzasadnienia, że no ona musi teraz o tym powiedzieć, że duża część tych akt to są właśnie listy od katolików, w tym od katechetów, w tym nawet od osób duchownych, które piszą jasno, że to, co ich obraża, to jest właśnie ta homofobia. I wiesz, to był moment, w którym się zupełnie rozkleiłam. Ja po prostu siedziałam tam i kuźwa szlochałam, bo... Nie wiem, bo wiesz, bo po prostu
masz takie potwierdzenie ze środka tej społeczności, że jednak miałyście rację, nie? Że jednak to było coś dobrego po prostu. A ty jesteś osobą wyznającą jakąś religię? Jestem osobą od urodzenia zapisaną do kościoła katolickiego. Jestem ateistką. Wyszło mi to dość naturalnie. Antyklerykałką jestem bardzo. Jestem bardzo antyklerykalna. Właśnie ze względu na sprzeciw wobec przemocy. Tak jak jestem zresztą antypolicyjna, wiesz. Mamy tutaj po prostu jakąś hierarchiczną strukturę, która rości sobie prawo do narzucania ci czegoś, do wydawania wyroków na gorąco i do zachowywania się, jakby do wdrażania czynności wobec ciebie zgodnie z ich subiektywną oceną sytuacji w danym momencie. I mamy tutaj, zarówno jest to w jakiś sposób realizowane w ramach Kościoła katolickiego, w ramach tej hierarchii i w ramach struktur policyjnych i państwowych, które się zresztą właśnie na jakimś szczeblu, wiesz, ładnie zazębiają, kiedy przychodzi ksiądz proboszcz poświęcić jakąś serwerownię policyjną, super tajną, z której publikowane są zdjęcia później w sieci. Więc no to ewidentnie, wiesz, przyćmiewa im trochę właśnie rozumowanie, ta wzajemna miłość i relacja. Natomiast ja mam ogromny szacunek do osób wierzących, które wstawiły się za nami w tej sprawie. I to nie jest tak, że ja nie czuję, że ja wziąłem jakiś nie swój symbol. No właśnie, o to cię chciałam zapytać, bo obie jesteśmy ateistkami i jest taka narracja, że halo, to nie jest twój symbol, odczep się, jakby to nie jest twoja bajka. No, przepraszam bardzo, ale wiesz, sporą część swojego życia, już przeżyłam tyle, że nie połowę, ale jednak spędzałam, czy pod tym krzyżem, czy pod tym obrazem, czy wiesz, w ławce kościelnej, czy w konfesjonale, przerażona niesamowicie, księdzem, który po prostu, wiesz, się przez okienko wyżywał. Ja jak najbardziej mam prawo recenzować, jak to powiedział Łebkowski, że roszczę sobie prawo do recenzowania działalności Kościoła katolickiego w Polsce. To był ten ksiądz z tej parafii lokalnej. To był ten ksiądz z lokalnej parafii. Oczywiście, że sobie roszczę, bo jakby, wiesz, no, ten Kościół na mnie wpływa. Nie tylko dlatego, że, wiesz, ma na mnie jakiś duchowy wpływ, czy jakiś taki ideologiczny, chociaż też miał, ale on wpływa na moje codzienne życie, na moje codzienne wybory, na moje cholera jasna prawa. Więc jak najbardziej, tak jak każdego innego polityka będę rozliczać i recenzować, tak samo będę to robić właśnie z hierarchami Kościoła katolickiego. To mogę... A Matka Boska jest spoko. W sensie ona i Jezus całkiem, wiesz, gdyby ktokolwiek wdrożył to ich nauczanie, to bylibyśmy całkiem zdrowym krajem. W sensie sympatyczni lewacy, gdyby nie przedstawiciele handlowi? No mniej więcej tak, wiesz... Jezus kumplował się z pracownicą seksualną, pogonił jakichś handlarzy ze świątyni, wiesz, propagował anarchizm, spoko koleś. Szymon Hołownia skomentował dzisiejszy wyrok w taki sposób. W Polska 2050 opowiadamy się za tym, aby obraza uczuć religijnych nie była ścigana z oskarżenia publicznego i aby nie groziła za nią kara więzienia. Co ty na to? Bo u was kara więzienia była możliwa teoretycznie, ale i prokurator, i oskarżyciele posiłkowi domagali się ograniczenia wolności, a więc nie tego, żebyście poszły siedzieć. Co ty na propozycję Szymona Hołowni, jak to skomentujesz? Wiesz co, ja nie uważam Szymona Hołowni za partnera do rozmowy, tak jak nie dyskutuję z żadnym innym wysłannikiem Kościoła katolickiego. Także następne pytanie, proszę. Następne pytanie. Czy będziecie teraz skarżyć we trzy w jakiś sposób państwo polskie albo na przykład oskarżycieli posiłkowych za nękanie albo za sam wystrój tego grobu pańskiego, od którego to wszystko się zaczęło, bo przed sądem stanęłyście wy, a sama przyczyna nadal pozostaje poza jakby lupą organów ścigania? Wiesz co, my chyba najpierw musimy odpocząć i wtedy znajdziemy czas na omówienie tego. Jeszcze w ogóle ten temat się nie pojawił, bo na razie, wiesz, żyliśmy bieżącymi pożarami, bieżącymi sprawami, więc nie było nawet czasu i miejsca na dyskusję o tym, co będzie w przyszłości. Zwłaszcza, że właśnie nasz obrońca jest też obrońcą chłopaków w Gdańsku, więc no... O, czyli dzielicie obrońcę, to ciekawe. Mhm, tak. Oni mają co prawda dwóch, ale jakby...
Nam ten jeden, jak widać, wystarczył bardzo spektakularnie. Kolejne pytanie, tym razem od Marka. Czy wasz obrońca i czy wy same użyłyście argumentu dotyczącego sztuki, czyli że od wieków tęcza była elementem obrazów, że była przez artystów używana jako symbol piękna, harmonii, pokoju. Czy powoływałyście się na ten argument ze sztuki? Nie, tak samo jak nie powoływałyśmy się na plakat z pielgrzymki papieża Wojtyły do Polski. Ponieważ tak samo jak nie powoływałyśmy się na Noego i jego Arkę, ponieważ to nie Noe i nie jego Arka, jak słusznie zauważyła Ela Podleśna, są obiektem przemocy, obiektem, wobec którego stosuje się przemoc. No od początku jasno mówiłyśmy, to jest flaga symbolizująca osoby LGBT. To jest flaga, która powstała w latach 70. Tutaj nie ma żadnego odniesienia do żadnej innej tęczowej symboliki. My nie będziemy się wycofywać z tego rakiem. Nie będziemy, wiesz, próbować łagodzić przekazu, mówiąc o tym, że przecież tęcza była gdzie indziej. Nie, to jest właśnie ta tęcza, z którą macie taki problem. I radźcie z nią sobie. Pewnie część katechetów i księży oglądających wywiad z tobą zastanawia się, co poszło nie tak. Przecież sama przyznajesz, że siedziałaś w kościele, w ławkach, spowiadałaś się, modliłaś, czyli robiłaś wszystko to, co jest w tak zwanym tradycyjnym pakiecie. No więc co się stało? Wiesz co? Po pierwsze po prostu, ja się zorientowałam, że ja wcale w Boga nie wierzę. I my byśmy się rozstali bardzo pokojowo. Wiesz, no takie rzeczy się dzieją, tak? Na świecie masz tyle różnych religii, że to naprawdę nie jest nic szczególnego, że odchodzisz od jakiejś konkretnej. Natomiast to zakłamanie, przede wszystkim jakiś taki fałsz, to takie nienadążanie za rzeczywistym światem. Wiesz, no nie wiem, ja miałam 13-14 lat i to, co ten jakiś wściekły pan, ponieważ oni wszyscy byli zawsze jacyś tacy pełni złości. Mi to w ogóle nie leżało, wiesz. No ale są też dobrzy księża, to się słyszy często. Tak, policjanci też. Tylko gdzie oni są? Gdzie oni są? Instytucja nie jest dobra. Co mi z tego, że ten jeden dobry? Wiesz, to tak jak właśnie z dobrym policjantem. Dobry policjant zostanie na dyżurze, na komendzie, więc ci źli mogą iść i pałować w tym czasie. Bo ten dobry wypełni jakąś lukę. Jeżeli są tacy dobrzy, to niech coś z tym zrobią, bo ja też jestem, wiesz, zmęczona jakąś taką redukcją szkód, które oni generują. Jakie masz plany na dzisiejszy wieczór? Będziecie świętować? Otwieracie szampana? Może skoczę po jakiegoś. Kto wie, szampan już jeden został otwarty, bezalkoholowy, pod budynkiem sądu. W ogóle to był piękny dzień. To, wiesz, ostatnio było mroźno i było paskudny śnieg. Śnieg był piękny, ale strasznie oblepiał ludzi. To naprawdę musiało być niekomfortowe. A dzisiaj znowu leciała Madonna, było wspaniałe słońce, czyste niebo, ludzie poszli sobie nad Wisłę. No wow, po prostu wow. Ja muszę trochę posprzątać, zrobić wreszcie jakieś zakupy, żeby nie jeść albo tego, co podrzucą znajomi, albo wiesz, hot doga z żabki, jeżeli mają wegańskiego. Takie proste rzeczy, muszę po prostu rzeczywiście odpocząć, wiesz, bo właśnie do mnie wczoraj dotarło, jak wiele ról musimy wypełniać. I że to jest rzeczywiście bardzo wykańczające. Życzę w takim razie odpoczynku. Żegna się z wami Anna Dryjańska. W naszym podcaście Polityka gościem była Anna Prus, radykalna sojuszniczka, która dzisiaj razem z Elżbietą Podleśną i Joanną Gzyrą Iskandar została uniewinniona zarzutu obrazy uczuć religijnych tęczową Madonną. Dzięki serdeczne. Dzięki.